Dzień dobry wszystkim Państwu. Tym razem chciałbym pomówić na temat roli giełdy w gospodarce. To jest akurat nowy wykład. W poprzednich edycjach Szkoły Ekonomicznej go nie było, ale uznaliśmy, że to może być cenne uzupełnienie. Także na początku powiedzmy sobie parę słów na temat natury i funkcji giełdy. Otóż można by tutaj zacząć od pewnej anegdoty. Wiemy wszyscy, że Mises sformułował swój słynny teoremat na temat niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej, ale w odpowiedzi niektórzy mówili mu w ten sposób. My zgadzamy się z Twoim argumentem, natomiast zarówno Ty, jak i my zdajemy sobie sprawę z tego, że... Systemy społeczno-gospodarcze nie występują na ogół w formie czystej. To znaczy rzadko gdzie występuje czysty socjalizm, a tym rzadziej występuje czysty kapitalizm. Więc czy byłbyś w stanie zaproponować jakąś obiektywną albo możliwie obiektywną cezurę odgraniczającą socjalizm od kapitalizmu, gdzie się kończy jedno, a zaczyna drugie? No i mises w odpowiedzi. Zaproponował następującą cezurę: istnienie bądź nieistnienie giełdy. Jeśli w danym systemie istnieje swobodnie funkcjonująca giełda, to jest to system w większej mierze kapitalistyczny. Jeśli giełdy nie ma, to jest to system socjalistyczny. A giełda to nic innego jak zorganizowany rynek obrotu tytułami własności do czynników produkcji, czy wręcz do całych wiązek czynników produkcji wraz ze stosownymi oprawami prawno-instytucjonalnymi, znanymi jako firmy. Na giełdzie głównie obracamy tytułami własności do firm, udziałami w firmach. Więc tak najogólniej moglibyśmy opisać naturę giełdy. Natomiast co do jej głównych funkcji, no to te funkcje są pochodną jej ekonomicznej natury, jej logicznej esencji. Więc po pierwsze mamy tutaj do czynienia z funkcją alokacyjną, pozwalającą alokować kapitał w poszczególne spółki. Czyli mamy pewnych posiadaczy kapitału, którzy go zgromadzili, a z drugiej strony mamy pewnych przedsiębiorców, którzy mogą mieć interesujące pomysły, interesujące innowacje, które chcieliby wdrożyć, natomiast nie mają realnych, rzadkich zasobów, przy pomocy których mogliby... Owe pomysły, właśnie rozumiane w sposób czysto konceptualny, przełożyć na innowacje rozumiane na jak, jakieś już konkretne oferty produktowe, struktury organizacyjne itd. No więc ta funkcja alokacyjna pozwala alokować kapitał w te spółki, które wydają nam się najbardziej obiecujące. Druga funkcja to funkcja wartościująca czy też wyceniająca. Na giełdzie na bieżąco mamy do dyspozycji wyceny. Poszczególnych spółek z punktu widzenia ogółu uczestników rynku, czyli to jest taka wycena maksymalnie racjonalna, wkomponowująca w siebie wszystkie indywidualne racjonalności inwestorów, czy to detalicznych, czy to instytucjonalnych, spekulantów itd. Tak tak no i co więcej, jest to wycena w czasie rzeczywistym, zmieniająca, która może się zmieniać z minuty na minutę czy z sekundy na sekundę. Czyli Mamy tutaj do czynienia z informacjami tak aktualnymi, jak to tylko możliwe. No i wreszcie funkcja regulacyjna czy też kontrolna, czyli ta funkcja, która umożliwia zarówno inwestorom pasywnym, jak i właścicielom firm, którzy nierzadko bywają głównymi akcjonariuszami, no orientować się, otrzymywać na bieżąco informacje zwrotne dotyczące tego, czy w odczuciu uczestników rynku perspektywy rozwojowe danej firmy się zmieniły, czy też nie. No bo jeśli kurs danej spółki zacznie nagle gwałtownie pikować w dół, to niewątpliwie będzie to wyraz utraty zaufania po stronie inwestorów, zwłaszcza po stronie tych inwestorów dużych i wpływowych, którzy są w stanie... No, ten napór sprzedażowy wystarczająco duży wygenerować, żeby, po drugi, żeby przeważyć nad ewentualnym popytem po drugiej stronie. Czyli ta funkcja regulacyjna, czy nawet moglibyśmy powiedzieć samoregulacyjna, umożliwia, umożliwia właścicielom firm orientowanie się w zakresie tego, jak wszyscy uczestnicy rynku zapatrują się na jej bieżącą i przede wszystkim przyszłą sytuację. Teraz parę słów na temat typów transakcji giełdowych i generalnie ta część mojego wystąpienia ma na celu odkłamanie pewnego mitu, który pokutuje wśród laików i to takich laików, którym się wydaje, że wiedzą dużo na temat funkcjonowania rynków finansowych i taka laicka, mitologiczna opinia głosi, że giełda jest Jedną wielką grą o sumie zerowej, to znaczy jeśli ktoś na giełdzie zyskuje, to ktoś inny rzekomo musi tracić. Więc ja omawiając dwa główne typy transakcji giełdowych, będę starał się podkreślić, że e, tak jak to ma zawsze miejsce w przypadku transakcji dobrowolnych, czyli rynkowych, wszystkie uczestniczące strony zyskują, przynajmniej w perspektywie ex ante. Czyli wyróżnić możemy przede wszystkim transakcje dokonujące się na rynku pierwotnym. I transakcje dokonujące się na rynku wtórnym. Rynek pierwotny jest w, w tym kontekście stosunkowo mało kontrowersyjny, no bo tam mamy do czynienia z tym, co wcześniej opisywałem jako funkcję alokacyjną, czy, czy no spełnianie się tej funkcji alokacyjnej w jej przeznaczeniu. Czyli mamy tam do czynienia z transakcjami pomiędzy kapitalistami a przedsiębiorcami. Kapitaliści jako posiadacze kapitału mogą w ramach oferty pierwotnej nabywać udziały, licząc na przyszłe zyski kapitałowe albo dywidendy, a przedsiębiorcy, ci, którzy swój biznes próbują rozkręcić, otrzymują zasoby, dzięki którym... No, będą mogli swoją wizję realizować i uczynią to skutecznie, bądź nie. Czyli od razu tutaj widzimy, że dwa różne takie typy funkcjonalne uczestników w rynku się spotykają i jedni drugich tutaj wspierają i potencjalne zyski jednych i drugich też tutaj mają dosyć oczywistą naturę. Tak, możemy o nich mówić jako o kapitalistach i przedsiębiorcach, możemy o nich mówić jako o pożyczkobiorcach i pożyczkodawcach, jako emitentach i inwestorach zasada jest zawsze ta sama. Natomiast jak to się ma, jak się ma sprawa na rynku wtórnym, gdzie mamy do czynienia z obrotem tymi udziałami, które już zostały wyemitowane? Czy jest tak, że ktoś zawsze zyskuje, a ktoś zawsze traci, biorąc pod uwagę, że tutaj już wyłącznie te udziały przechodzą? Z rąk do rąk, jeśli chodzi o, o i tych inwestorów, bądź to detalicznych, bądź to instytucjonalnych. I wiadomo, że ten, kto sprzedaje, no to liczy, że te udziały już osiągnęły to, co miały osiągnąć, więc albo będą stały w miejscu, albo będą spadały. Natomiast ci, co odkupują, to liczą, że będą rosły. Czy, czy więc, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś znoszeniem się wzajemnym tych dwóch perspektyw? No i ja chciałbym tu zasugerować, że tak nie jest. Tak nie jest z co najmniej trzech przyczyn. Po pierwsze, na rynku wtórnym możemy mieć do czynienia z interakcjami pomiędzy inwestorami, którzy reprezentują różne horyzonty czasowe. Na przykład, jeden inwestor może być zainteresowany inwestowaniem w tzw. spółki rozwoju, czyli te, które nie wypłacają dywidend, tylko reinwestują wszystkie wypracowane zyski, gwałtownie rosną, mają duży budżet badawczo-rozwojowy, chcą najpierw sobie wykroić nisze na rynku, zanim zaczną się dzielić z inwestorami zyskami. Czyli to są oczywiście spółki bardziej ryzykowne, bardziej spekulatywne, ale też potencjalnie dające większy zysk a ktoś inny może być zainteresowany tak zwanymi spółkami wartości, czyli tymi, które mają już dobrze ustabilizowaną pozycję, długą historię dywidend, które niczym nas specjalnym nie zaskoczą, ani na plus, ani na minus, a przynajmniej tego możemy od nich oczekiwać, spółki w takich bardziej banalnych, mniej innowacyjnych branżach. Więc no i często spółka zmienia swój status spółki rozwoju na spółkę wartości w momencie, gdy już okrzepnie. Więc inwestor A może na przykład nabyć spółki, e, udziały w Apple'u. Powiedzmy, że nabył je 30 czy 40 lat temu, kiedy to rzeczywiście była, by był jeszcze startup, używając tej dzisiejszej terminologii. No i powiedzmy, że ktoś na przestrzeni ostatnich kilku lat postanowił się tych udziałów pozbyć, bo zauważył, że Apple zaczął wypłacać dywidendy, że już jest... Spółką wartości, na dobrą sprawę, że wielkie, takie opasłe fundusze inwestycyjne zaczynają skupywać w nim udziały, czyli to takie mało ambitne ruchy, ale takie raczej bardziej konserwatywne pod względem inwestycyjnym. No i tutaj widzimy, że obie strony zyskują. Tak? Ten, kto, kogo, kto ma bardziej spekulatywne nastawienie i tym samym stosunkowo krótszy horyzont czasowy, może zbyć te udziały bo teraz on jest zainteresowany poszukiwaniem innej spółki wzrostu, jakiejś, która jeszcze swojej pozycji nie wypracowała, no a ktoś inny, nastawiony bardziej długoterminowo, może te udziały odkupić i chcecie trzymać do końca życia, a potem je przekazać potomkom, licząc, że to jest taki bezpieczny instrument dywidendowy. Więc... Więc wcale nie musi być tak, że ten, który sprzedaje, liczy na to, że ta spółka jest już spalona, skończona, że ona będzie przynosić straty. Nie, po prostu nie będzie przynosić takich zysków, albo nie będzie miała takiego profilu, jaki tą osobę interesuje. Więc to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że inwestorzy spotykający się na rynku wtórnym mają różne profile ryzyka. Czyli możemy założyć, że w danej sytuacji mamy do czynienia z jakimiś zawirowaniami o charakterze systemowym, z jakimiś zawirowaniami makroekonomicznymi, z cyklem koniunkturalnym, albo z jakąś katastrofą naturalną, albo z jakimś konfliktem politycznym, z czymś w każdym razie, co sprawia, że cały rynek zaczyna się walić, wzrasta poczucie niepewności, na horyzoncie zbierają się czarne chmury. No i jeśli jakiś uczestnik rynku ma. Niski apetyt na ryzyko, czy może na, bardziej technicznie rzecz ujmując, niski apetyt na niepewność, nawiązując do tego rozróżnienia Franka Knighta, które być może się pojawiło w czasie wykładu o teorii firmy. Więc ktoś, kto nie lubi niepewności, może zbyć swoje udziały, nie wiedząc po prostu, co się stanie. Na tym polega niepewność. Nie wiem, czy to jest chwilowe tąpnięcie, czy nie, ale nie mam zamiaru tej niepewności na swoich barkach utrzymywać. No a wtedy druga strona, która ma większy apetyt na niepewność. Może je przejąć, licząc, że to jest chwilowe tąpnięcie, chwilowe psychologiczne przereagowanie i za chwilę nastąpi odbicie. Więc znowu obie strony tutaj zyskują, bo obie strony dostają to, co chciały. Jedna spokój, a druga niepewność plus ewentualne zyski, ale też ewentualne straty. I wreszcie mogą mieć też różni uczestnicy rynku wtórnego różne cele finansowe. Nie wszystkie aktywa się nabywa w celach inwestycyjnych. Niektóre aktywa się nabywa w celach asekuracyjnych czy w celach zabezpieczających. Więc jeśli ktoś na przykład uważa, co jest niepozbawione dużej dozy zdrowego rozsądku, że złoto jest takim dobrym aktywem na trudne czasy, na okres recesji czy, czy depresji, no to ktoś taki może nabyć udziały w spółce wydobywającej złoto albo w jakimś funduszu ETF, który odzwierciedla cenę złota. No i po, powiedzmy, że jednak do żadnej recesji nie dochodzi, w związku z czym to złoto czy udziały w tej spółce wydobywającej złoto sukcesywnie tracą na wartości. No i w momencie, gdy ktoś odzyskuje to wewnętrzne poczucie spokoju, przekonuje sam siebie, że jednak do recesji nie dojdzie, no to pozbywa się tego i owszem poniósł na tym stratę taką obiektywną, monetarną, ale subiektywnie nie poniósł straty, bo to było aktywo asekuracyjne jego celem nie było zyskiwanie na wartości. Albo jego celem było zyskanie na wartości na wypadek, gdyby wystąpiło jakieś wydarzenie takie recesyjne o charakterze systemowym. Więc różne cele finansowe też tutaj trzeba brać pod uwagę. Nie jest wcale tak, że jeśli ktoś obiektywnie stracił w sensie monetarnym, to koniecznie też stracił w tym najważniejszym sensie subiektywnym. Też tutaj poszczególne aktywa trzeba odnosić do siebie nawzajem, bo one w portfelu mogą różne role pełnić. Teraz powiedzmy nieco więcej na temat spekulacji. Też nie do końca wiadomo, czy jesteśmy w stanie inwestora, który się dobrze kojarzy odróżnić w sposób obiektywny od spekulanta, który kojarzy się czasem trochę gorzej, choć uważam, że niesłusznie. Więc teraz, jakie są główne funkcje spekulacji? Którą najprościej by było z, zdefiniować jako inwestycje w krótkim okresie, zwłaszcza w takich krótkich okresach, które są obarczone wzmożonym marginesem niepewności. Więc po pierwsze spekulant dostarcza płynności, i w tym sensie spekulanta moglibyśmy też zdefiniować jako, czy spekulację moglibyśmy zdefiniować jako najsubtelniejszą formę pośrednictwa. Pośrednik, jeśli od, odkupuje od podmiotu A jakieś dobra, jakieś towary, a potem transportuje je i przekazuje podmiotowi B, no to w sposób oczywisty spełnia pożyteczną rolę i ma prawo do jakiejś zapłaty z tego tytułu. A tymczasem spekulant y, giełdowy jest. Takim no, bardziej jeszcze wyspecjalizowanym i wysubtelnionym rodzajem pośrednika, bo on nie tylko jest zawsze gotów przejąć te udziały, które ktoś inny chce zbyć, ale on nie wie z góry, komu on z kolei je przekaże. Więc to jest taki pośrednik działający w sposób otwarty, nie wiedzący jeszcze, kim jest druga strona transakcji, no i biorący tą niepewność na siebie. No i w tym sensie spekulant dostarcza płynności rynkowej, czyli sprawia, że zawsze jest. Ktoś po drugiej stronie, kto jest gotowy od nas odkupić nasze udziały, jeśli my już ich dłużej nie chcemy mieć. No i oczywiście im większa płynność, tym mniejsze różnice pomiędzy cenami kupna a cenami sprzedaży, czyli w tym sensie im więcej spekulantów, tym większa płynność, a im większa płynność, tym rynek jest efektywniejszy w tym sensie neoklasycznym, bo, bo mniej jest, mniejsze są te spready, które już na starcie mogą nam przynieść straty, ledwo otwieramy pozycje bo już wiemy, że cena sprzedaży jest niższa. Więc dostarczanie płynności to jest jedna istotna funkcja. No, to o czym już chwilę mówiłem, czyli konfrontacja z niepewną przyszłością. Spekulanta też moglibyśmy zdefiniować jako tego uczestnika rynku, który jest właśnie wyspecjalizowany w braniu na swoje barki tej niepewności, którzy, którą inni chcą ze swoich barków zrzucić. Czyli spekulant pełni szczególnie ważną rolę wtedy, kiedy mamy do czynienia z wzmożoną niepewnością, zwłaszcza z wzmożoną niepewnością o charakterze systemowym, o charakterze makroekonomicznym, czyli z taką, która nie ma czy nie musi mieć szczególnego związku w związku z wartością wewnętrzną poszczególnych aktywów czy z sytuacją poszczególnych firm czy poszczególnych branż. Więc znowu dzięki temu, że na rynku są spekulanci, jeśli my mamy bardziej konserwatywne nastawienie, a przeczuwamy, że znajdujemy się na progu recesji, no to możemy się spokojnie swoich aktywów wyzbyć, a ci spekulanci je przejmą, bo oni się nie boją konfrontacji z tą recesją. No i po trzecie Międzyczasowa koordynacja zasobów, czyli no, to jest niejako rozszerzenie tej funkcji związanej z przewidywaniem niepewnej przyszłości. I tutaj można się powołać na przykład biblijny, z pewnością wszystkim znany. Otóż najwcześniejszym, znaczy spekulantem, który najwcześniej się na kartach dziejów pojawia, jest, przynajmniej tak można zasugerować, Józef, Józef Starotestamentowy, który no, dzięki swoim szczególnym profetycznym zdolnościom był w stanie przewidzieć, że po siedmiu latach tłustych przyjdzie siedem lat chudych. No i on właśnie w, w związku z tym dokonywał tej międzyczasowej koordynacji zasobów, bo w czasie lat tłustych skupował zboże i je magazynował, podczas gdy inni tego nie robili, przejadali je dosyć bystrosko, a potem w czasie lat chudych. No, mógł to zboże sprzedawać z dużym zyskiem, no i ten duży zysk, jaki wtedy osiągał, nie był też przejawem żadnej, żadnego paskarstwa, czy, czy żadnego wyzysku, tylko tego, że to było dobro rzadkie, no ale ktoś je przynajmniej miał, przynajmniej były one w tych magazynach zarządzanych przez Józefa i w związku z tym no nie wszyscy pomarli z głodu, czyli ta międzyczasowa koordynacja zasobów powiązana z umiejętnościami spekulacyjnymi, czyli z umiejętnościami przewidywania niepewnej przyszłości jest tu dosyć istotna. Jeszcze warto tutaj nadmienić o różnicy między spekulacją a manipulacją, bo nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza na tych rynkach, które są mało rozwinięte, mało płynne, może dochodzić do działań manipulacyjnych, gdzie manipulację moglibyśmy zdefiniować jako no, chęć fałszowania cen albo czynnego wpływania na ceny w sposób, który nic absolutnie nie ma wspólnego z żadnymi tak zwanymi czynnikami fundamentalnymi. Tam, gdzie jest bardzo płytki rynek, tam mogą funkcjonować tak zwane słupy, czyli po prostu gracze są umówieni. Jeden przekupuje akcję przekazuje drugiemu, drugi przekazuje trzeciemu, trzeci przekazuje pierwszemu, i takie następuje międlenie tych akcji, którego celem jest sztuczne wywindowanie ceny i złapanie kogoś w poprzask. Jak w końcu ktoś z zewnątrz, kto nie jest jednym z tych słupów, kupi, no to wszyscy ci pozostali sprzedają na tej sztucznie wygenerowanej górce i następuje gwałtowna zapaść. No, takie y operacje można przeprowadzać, to się zdarza. I teraz y rzecz zasadnicza, co jest najlepszym lekarstwem na manipulacje? No, właśnie spekulacja, bo jak powiedziałem, im więcej spekulantów, tym większa płynność, a im większa płynność, tym y manipulacje są trudniejsze. Im większa płynność, tym jakiś duży, wielkogabarytowy gracz nie jest w stanie się rozpychać i, i, i właśnie sztucznie na te ceny wpływać. Składając bardzo wielkie oferty, czy to kupna, czy to sprzedaży. Więc ci, którzy się specjalizują w przewidywaniu, odgrywają też tutaj kluczową rolę w zakresie neutralizowania wpływu tych, którzy starają się czynnie na ceny wpływać w sposób zupełnie arbitralny. Teraz, może, jeszcze parę słów na temat takiego dosyć ciekawego zjawiska, stosunkowo młodego, jakim jest handel wysokiej częstotliwości, czyli ten handel który się odbywa w sposób algorytmiczny. Handel, który odbywa się w perspektywie mikrosekund, czy nanosekund, czy nawet jeszcze krótszych. No i tutaj też się nie raz pojawiają, zwłaszcza ze strony laików, którzy nie znają się na tych kwestiach, oskarżenia o to, że zdominowanie rynków przez algorytmy właśnie sprzyja manipulacji, sprzyja rozdymaniu spekulacyjnych baniek. Sprzyja arbitralnym i gwałtownym skokom cenowym, itd. Tak tymczasem tymczasem no, te algorytmy jednak spełniają cały szereg pozytywnych ról. One między innymi spełniają rolę arbitrażową. Poza inwestorami, poza spekulantami na rynku występują też arbitrażyści, czyli ci, którzy zamykają luki cenowe pomiędzy różnymi rynkami. Jeśli na danej giełdzie złoto jest z jakichś względów droższe niż, niż na innej giełdzie, bo nikt się nie zorientował, że jest taka luka cenowa, no to właśnie rolą arbitrażysty jest kup kupować na tym rynku bardziej nasyconym i sprzedawać na tym rynku mniej nasyconym w tym, i prowadzić tym samym do zamknięcia tej luki cenowej. No i kiedyś to robili ludzie, natomiast teraz robią to algorytmy, no bo no to jest w sam raz rola dla nich, bo one w sposób błyskawiczny są w stanie te różnice cenowe wychwytywać i są w stanie stosownych transakcji dokonywać. Czyli praktycznie nie obserwujemy już obecnie takiej sytuacji, żeby jedno i to samo aktywo, czy jakiś surowiec, albo udziały jednej i tej samej firmy, które są notowane na kilku różnych giełdach, miały różne ceny. No to jest właśnie zasługa tych algorytmów. One na tym zarabiają, na zamykaniu tych luk cenowych. No i również one stabilizują rynek albo przynajmniej mogą go stabilizować. I tutaj warto się odnieść do przeciwstawienia, skontrastowania dwóch wydarzeń, dosyć istotnych wydarzeń mających miejsce na przestrzeni ostatnich 30 kilku lat. Pierwsze takie wydarzenie to jest tak zwany Czarny Poniedziałek z roku 1987, kiedy to miał miejsce największy historyczny spadek indeksu Dow Jones. Największy historyczny jednodniowy spadek, on bodajże wynosił prawie 23%. Jak gdyby nigdy nic w ciągu jednej dziennej sesji nastąpił spadek indeksu o 23% i do dziś w sumie nie wiadomo dlaczego, bo żadnych fundamentalnych przyczyn to nie miało. No, najpopularniejsza wersja wydarzeń mówi, że to był jakiś błąd techniczny, właśnie jakiś... Duży instytucjonalny gracz dokonał jakiejś pomyłki, tak zwany błąd tłustego palucha. Dopisał o jedno zero albo nawet o kilka zer za dużo albo nacisnął kupić zamiast sprzedać. Jeszcze nastąpił tutaj niefortunny zbieg okoliczności, bo jakiś inny wielkogabaretowy gracz błędnie zinterpretował ten sygnał. No i jakaś kula śnieżna panikarskiego wyprzedawania zaczęła się toczyć i przez rynek przetaczać. I kilka miesięcy potrzeba było, żeby ten indeks się odbudował, żeby zaufanie do niego powróciło. I tenże czarny poniedziałek można skontrastować z tak zwanym flash crashem, który miał miejsce w 2010 roku. I to było wydarzenie bardzo podobne. Znowuż zaczął, zaczęły główne indeksy bardzo gwałtownie pikować w dół, ale tym razem to trwało, już nie pamiętam dokładnie kilka minut, może nawet mniej, i natychmiast się odbudowały. I znowu pewnie jakiś błąd techniczny ten, to tąpnięcie wywołał, ale dzięki temu, że tam były obecne już wtedy, w 2010, e, algorytmy wysokiej częstotliwości, bo w 1987 jeszcze takie zjawisko nie istniało, no to one wychwyciły pewną statystyczną anomalię, których nie był, której nie były w stanie powiązać z żadnymi fundamentalnymi czynnikami no i stworzyły tą tak zwaną podłogę, jak to się w żargonie finansowym nazywa, zaczęły te aktywa odkupywać. I dzięki, temu, I dzięki temu po tym tak zwanym flash crashu nastąpił no, flash rebound, czyli równie błyskawiczne odbicie i powrót i tych indeksów do punktu wyjścia. Więc to są niewątpliwe zalety obecności algorytmów wysokiej częstotliwości na rynku, ale oczywiście są też zagrożenia. No, to, to jest taki algorytm jest narzędziem, a każde narzędzie jest mieczem obosiecznym. Można go używać w słusznych albo niesłusznych celach. Więc dzięki tym algorytmom można dokonywać tak zwanego quote staffingu, czyli za zalewać rynek ogromną ilością nierealizowanych ofert, czyli tam dziesiątki tysięcy, czy nawet więcej ofert w ciągu y, milisekundy, czy nanosekundy na rynek wprowadzać, potem wycofywać, wprowadzać, wycofywać. Tak, no i w ten sposób wywoływać efekt manipulacyjny, stwarzać wrażenie, że popyt na jakieś aktywo jest dużo większy niż on w rzeczywistości jest. Więc jeśli y, ktoś, kto Zawiaduje takimi algorytmami, wcześniej nabył jakieś udziały, no to może w ten sposób starać się wywindować ich wartość, manipulować po prostu wrażeniami, odczuciami pozostałych uczestników rynku co do rzeczywistego popytu na to aktywo, umotywowanego no, jakimiś bardziej fundamentalnymi czynnikami. No i też. Algorytm to jest maszyna, a maszyna, żeby poprawnie funkcjonowała, no to musi być nadzorowana przez człowieka i y, monitorowana przez człowieka. Także jeśli ktoś uważa, że algorytmy handlu wysokiej częstotliwości będą w sposób automatyczny spełniać te wszystkie korzystne role, jakie mogą spełniać, no to popada w iluzję bezpieczeństwa, bo też te algorytmy przecież mogą łatwo zgłupieć i y, Takim charakterystycznym przykładem, na który warto by się w tym kontekście powołać, byłoby pewnie to, co się czasami działo, ilekroć jakieś takie wydmuszkowate, podupadające spółki, próbując ratować swoją kapitalizację, zmieniały nazwę i na przykład umieszczały w swojej nazwie słowo bitcoin albo blockchain. I jaki był efekt? momentalnie ich kurs szybował o parę dziesiąt, a czasem nawet parę set procent w górę, bo to były takie właśnie małe, mało płynne spółki. No i najprawdopodobniej to jakieś ogłupiałe algorytmy, które były zaprogramowane na śledzenie wszystkiego, co się wiąże z tymi modnymi słowami, ten kurs w ten sposób windowały. Także no, to, jak one są zapro zaprogramowane, to jak one działają, to na co one mają reagować, tutaj jednak zasadniczą rolę pełni. I tutaj ten, który te algorytmy programuje czy nadzoruje, musi jednak swoją kluczową rolę konsekwentnie spełniać. Kolejna rzecz, o której warto parę słów powiedzieć. Ale pytania może później, dobrze? Ja skończę najpierw to, co mam do powiedzenia. Może jeszcze parę słów na temat tak zwanego insider tradingu, czyli transakcji dokonywanych przez tych uczestników rynku, którzy mają dostęp do tak zwanych informacji poufnych. Dlatego, że są to na przykład członkowie zarządu tych spółek, które są notowane i wiedzą, wiedzą jaka będzie treść ogłoszeń. Podawanych do publicznej wiadomości przez te spółki. No i często się słyszy argumentację sugerującą, że insider trading jest z definicji nieuczciwy, dlatego że rzekomo uczciwość wymaga równego dostępu do informacji. I ja bym chciał parę słów powiedzieć na temat różnych argumentów na rzecz legalizacji insider tradingu. Więc po pierwsze, specjalizacja i podział pracy która jest zjawiskiem imanentnym dla rozwiniętego rynku, no w sposób naturalny tworzy asymetrie informacyjne. Jeśli ktoś korzysta z usług mechanika samochodowego, no to naturalnym jest, że mechanik samochodowy wie na temat reperowania samochodów znacznie więcej niż jego klient. Jeśli się udaje do dentysty, no to z przekonaniem, że ja, co prawda nie mam pojęcia o stomatologii, ale dentysta ma pojęcie. No więc to, to że konkretne podmioty rynku, mają pewne informacje specjalistyczne, pewne informacje poufne, pewne informacje szczególne, wcale nie sprawia, że wchodzenie przez te podmioty w transakcje z innymi, którzy tej wiedzy specjalistycznej nie posiadają, jest w jakikolwiek sposób nieuczciwe. No, wręcz przeciwnie, na tym polega specjalizacja i podział pracy, że osoby posiadające różny zakres informacji, różny zakres wiedzy są w stanie ze sobą obopólnie korzystny, Współpracować. No i nie, nie widać żadnych dobrych przesłanek, żeby rynki finansowe traktować tutaj inaczej. Zwłaszcza, że to właśnie, co daje przewagę konkurencyjną na rynkach finansowych, to jest bycie odpowiednio poinformowanym. To znaczy odrobienie swojej lekcji. Tak? To, to, że osoby będące pracownikami, czy zwłaszcza wysoko postawionymi pracownikami spółek notowanych na giełdzie, na ogół wiedzą na temat tych spółek więcej, nie powinno ich w żaden sposób dyskwalifikować, jeśli chodzi o bycie równorzędnymi, równoprawnymi uczestnikami rynków finansowych. To jest pierwszy taki argument. Drugi to jest argument sugerujący, że swobodne dokonywanie się transakcji insajderskich redukuje wahliwość cen. I w jaki sposób można by to opisać na przykładzie? Więc jeśli na przykład spółka ma za miesiąc ogłaszać sprawozdanie kwartalne i jeśli insiderzy mogą, wiedząc już jaka będzie treść tego ogłoszenia, mogą stosownych transakcji dokonywać, czyli jeśli na przykład to będzie ogłoszenie zaskakujące na plus, rekordowe zyski kwartalne, no to mogą zacząć kupować. Jeśli wiedzą, że to będzie zaskoczenie na minus w stosunku do tak zwanego konsensusu analityków, to mogą sprzedawać. I y, jeśli te transakcje generują wystarczająco duży wolumen, to inni mogą się zorientować, że to prawdopodobnie są transakcje dokonywane przez tych, którzy coś więcej wiedzą. I mogą pójść w ślady tych insiderów, no i wtedy może dojść do sytuacji, że już przed ogłoszeniem tego raportu kwartalnego cena bieżąca będzie zawierała w sobie y, no, reakcję na to ogłoszenie. Już ta cena będzie odzwierciedlać y, 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 zmienione, zmieniające się warunki czy zmieniające się parametry o charakterze fundamentalnym, te związane właśnie z rekordowymi zyskami lub rekordowymi stratami, które mogą być ogłoszone. I wtedy nic się nie stanie, albo prawie nic się nie stanie, jak ta informacja zostanie ogłoszona, dlatego że wszystko, co się miało stać, wszystkie stosowne dostosowania się już dokonały w międzyczasie. A tymi, którzy szli w awangardzie tych procesów dostosowawczych, właśnie byli insajderzy tymczasem w momencie gdy insajderzy przynajmniej formalnie czy nominalnie nie mają prawa dokonywać takich transakcji no to wiadomo co się dzieje ilekroć takie sprawozdania bardzo zaskakujące sprawozdania kwartalne są ogłaszane wtedy mamy do czynienia z gwałtownymi skokami albo w górę albo w dół w zależności od tego czy to jest niespodzianka na plus czy na minus no a ilekroć mamy do czynienia z takimi znacznymi skokami choćby one były nawet w pełni yy, Umotywowane reakcją na zmieniające się czynniki fundamentalne, no to takie skoki gwałtowne często są w stanie dodatkowo doprowadzać do rozmaitych, emocjonalnych przere przereagowań. Czyli jak skacze w górę, to jeszcze z pewnym emocjonalnym naddatkiem, a jak wskacze w dół, jak spada w dół, to spada znacznie bardziej niż powinno, bo rodzi się panika. Natomiast w momencie, gdy insajderzy są w stanie w sposób wyprzedzający się odnosić do takich wydarzeń, no to jest szansa, że te kursy będą się w sposób znacznie bardziej stabilny, znacznie bardziej elastyczny dostosowywać do tych istotnych informacji o charakterze fundamentalnym. Po trzecie, możliwość dokonywania transakcji w oparciu o wiedzę poufną może stymulować przedsiębiorczą innowacyjność. Czyli Załóżmy, że mamy do czynienia z dyrektorem działu badawczo-rozwojowego jakiejś spółki biotechnologicznej. No i on wie, że na dniach będzie ogłoszona informacja na temat tego, że firma wypracowała jakiś bardzo obiecujący lek wykorzystywany w terapiach, w terapiach antyrakowych na przykład albo przy leczeniu chorób neurologicznych. Albo inny, jakiś taki lek, który może zrewolucjonizować medycynę. No i w związku z tym taka osoba kupuje dodatkowe udziały w tej spółce, w której pracuje. Tylko teraz ona nie może być pewna, jaka będzie reakcja rynku. Ona może jedynie to przewidywać, bo. No nie wystarczy ogłosić pewnej wiadomości, która jest pozytywna w sensie takim absolutnym, tylko ona musi być bardziej pozytywna niż oczekiwania uczestników rynku. A któż wie, jakie są oczekiwania uczestników rynku? Tego nie wiedzą nawet insiderzy, bo nawet insiderzy nie siedzą w głowie pozostałym uczestnikom rynku. Natomiast niewątpliwie, jeśli taki insider liczy, że e, ogłoszenie tej informacji odbije się pozytywnie na kursie danej spółki to taka osoba otrzymuje dodatkową motywację ku temu, żeby no, wprowadzać te innowacje badawczo-rozwojowe w swojej spółce. To znaczy, stymulowana jest w tym momencie tak zwana przedsiębiorczość wewnętrzna, tak? czyli nie tylko ta przedsiębiorczość, która charakteryzuje działania, czy powinna charakteryzować działania właściciela spółki, ale też, ale też charakteryzuje ona wtedy działania poszczególnych, no na przykład szefów poszczególnych działów danej firmy, którzy są jedynie pracownikami najemnymi, nie przedsiębiorcami, ale mogą tą rolę przedsiębiorczą przyjąć, przyjąć jeśli jako insajderzy mogą swobodnie nabywać udziały w tej spółce, licząc, że no rozmaite innowacje, się, które, których zdołają oni wprowadzić na rynek, będą w sposób pozytywny, pozytywny przez pozostałych jego uczestników odebrane. Więc to byłby trzeci argument. A czwarty, to, to jest nie tyle nawet argument, co konstatacja, że równy dostęp do informacji jest tak czy inaczej ułudą, bo większość transakcji insajderskich pozostaje niewykryta. No, no żadna y, agencja kontrolna, y, biurokratyczna i mająca wszystkie biurokratyczne mankamenty, monopolistyczna i mająca wszystkie monopolistyczne mankamenty, nie jest w stanie wszystkich Transakcji insiderskich wychwycić. Są też specjalne przecież algorytmy napisane pod kątem tego, żeby zakupy dokonywane przez insidera zdawały się generować taki maksymalnie losowy wzorzec, czy maksymalnie losową sekwencję, taką, która nie będzie wzbudzała żadnych podejrzeń i tak dalej. A poza tym może to kupić nie insider tylko kuzyn matki, żony albo ktoś taki. Więc to, te rzeczy da się przecież ukryć. Więc znowu tutaj przekonanie, że delegalizacja insider tradingu sprawi, że nie będzie insider tradingu, to jest znowu życie złudzeniami. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest tak zwana hipoteza rynków efektywnych, i, i parę słów na temat tego, do jakiego stopnia ona w sposób rzetelny, odzwierciedla funkcjonowanie realnych rynków finansowych. Więc hipoteza rynków efektywnych, którą wiążemy przede wszystkim ze szkołą tzw. Tak nowych klasyków, mówi, że dojrzałe, instytucjonalnie dojrzałe rynki finansowe to są takie rynki, gdzie ceny poszczególnych aktywów zawierają w sobie, czy na, każdym, na każdą chwilę odzwierciedlają wszystkie, Stosowne informacje o charakterze fundamentalnym, czyli w tych cenach bieżących e, mają się zawierać e, informacje czy czynniki takie jak takie kluczowe parametry finansowe, jak cena do zysku, czy cena do wartości księgowej. E, w tych cenach mają się zawierać też czynniki bardziej jakościowe, takie jak e, no, reputacja zarządu, kompetencje zarządu. E, Unikatowe przewagi konkurencyjne, jaka ta firma posiada, historia dywidend i związane z nią zaufanie inwestorskie, i tak dalej. No i wniosek, który wywodzi się z hipotezy rynków efektywnych, zwłaszcza w jej silnej wersji, czyli takiej, która sugeruje, że nawet te informacje insiderskie, te, te, te poufne są zawarte. W bieżących cenach, w momencie, gdy mamy do czynienia z wystarczająco dojrzałymi rynkami, to skutek tego jest taki, że na dobrą sprawę nie da się być skutecznym inwestorem aktywnym, tak zwanym. To znaczy, nie da się w sposób konsekwentny wypracowywać w dłuższej perspektywie ponadprzeciętnych zysków inwestycyjnych no dlatego że nie sposób zdobyć na takim dojrzałym rynku żadnej przewagi konkurencyjnej polegającej właśnie na tym że my posiadamy jakieś informacje których nikt inny nie posiada że my posiadamy jakiś szczególny wgląd w sytuację danej spółki którego nikt inny nie posiada i tak dalej I teraz y, z jednej strony można się zgodzić z tym że na współczesnych rynkach finansowych y, Mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami, które do pewnego stopnia tą hipotezę uwiarygodniają, czyli mamy do czynienia z 24-godzinnymi serwisami informacyjnymi, które na bieżąco wychwytują i dostarczają wszystkim informacji na temat tego, co się dzieje z daną spółką. Mamy do dyspozycji darmowe analizy dostarczane przez renomowane instytucje finansowe, wielkie banki, duże fundusze informacyjne, które oferując taką darmową usługę starają się. No, pozyskać czy zbudować sobie dobrą reputację i pozyskać klientów, którzy zachęceni w ten sposób będą w następnej kolejności nabywać jakieś usługi już odpłatne. No, mamy te wspomniane wcześniej algorytmy handlu wysokiej częstotliwości, które błyskawicznie zamykają luki cenowe i tak dalej. Więc w tym sensie, jeśli chodzi o gromadzenie bieżących informacji, teraźniejszych informacji, no to te rynki, dojrzałe rynki finansowe rzeczywiście działają całkiem sprawnie i w tym sensie są efektywne. Natomiast czego nie bierze ta hipoteza rynków efektywnych pod uwagę? Ona nie bierze pod uwagę subiektywizmu oczekiwań. To znaczy, nawet jeśli rynki uznamy za doskonale efektywne w tym sensie, że aktywa którymi się na nich obraca, zawierają w sobie wszystkie bieżące informacje, czy informacje związane z bieżącymi i przeszłymi wydarzeniami, no to z definicji nie są one w stanie zawierać w sobie informacji na temat przyszłych wydarzeń, no bo przyszłe wydarzenia jeszcze nie wydarzyły, więc żadnych informacji na ich temat. Siłą rzeczy mieć nie możemy, możemy mieć jedynie wyobrażenia na ich temat, możemy, możemy snuć rozmaite wizje tego, jak one, jaki kształt one przybiorą i jak się rozwiną, możemy spekulacji rozmaitych w tym kontekście dokonywać i tak dalej. I, no i realistycznie rozumiana efektywność rynków to jest najwyżej ta efektywność, która się tyczy... Powszechnej dostępności wszystkich stosownych informacji teraźniejszych. A reszta to już jest robota dla spekulantów, dla wizjonerów, dla przedsiębiorców, dla tych, którzy swój osąd dzięki swojemu osądowi, czyli zjawisku czysto jakościowemu, są w stanie w lepszym lub gorszym stopniu przenikać tą zasłonę niepewności i wyobrażać sobie przyszłe konfiguracje danych rynkowych i to, jak te przyszłe konfiguracje się będą na na cenach poszczególnych aktywów odbijać. A jeśli chodzi o tę kwestię subiektywizmu, oczekiwań, no to tutaj już poszczególni uczestnicy rynku mogą się od siebie w sposób zasadniczy różnić. Jedni, jedni są bardzo sprawnymi wizjonerami, jeśli w tym zakresie, natomiast inni no nie posiadają tego rodzaju umiejętności. No i można dodać, że istnieje dosyć dobre, empiryczne obalenie tej hipotezy rynków efektywnych rozumianej w sposób najsilniejszy. No, istnieją tacy inwestorzy, na przykład Warren Buffett, albo tacy spekulanci jak Soros, którzy na przestrzeni dekad wypracowywali konsekwentnie zwroty inwestycyjne wyższe niż te, które przynosiła giełda jako całość, czyli indeksy. No i w związku z tym dorobili się wielomiliardowych fortun. Więc oni no, zdecydowanie byli w stanie przewidywać przyszłe ceny aktywów lepiej niż zwykli śmiertelnicy, czy lepiej niż jakiś taki konsensus inwestycyjny, czy konsensus analityczny, czyli ten, który, który jest odpowiedzialny za te tak zwane zwroty normalne. I może już ostatnia kwestia. To jest kwestia tego, czy Austriacka Szkoła Ekonomii. Czy znajomość austriackiej szkoły ekonomii przekłada się w jakikolwiek sposób na możliwość zdobycia takiej przewagi konkurencyjnej na rynkach finansowych? Czy przekłada się ona jakoś na możliwość lepszego, bardziej precyzyjnego prognozowania przyszłości w odniesieniu do jakiejś konkretnej klasy aktywów? No i ja bym się pokusił o taką odpowiedź. Ona może dawać pewną przewagę konkuren konkurencyjną, ale marginalną, to znaczy taką, która. Nie sprawia definitywnie, że osoba zaznajomiona ze szkołą austriacką zawsze będzie miała przewagę nad osobą, która z nią kompletnie nie jest zaznajomiona. Tak nie jest. No bo co nam, jaką, jaki rodzaj wiedzy nam oferuje szkoła austriacka? Ona nam oferuje wiedzę natury jakościowej i natury logicznej. Tak? Czyli ona opisuje pewne logicznie konieczne zależności przyczynowe pomiędzy rozmaitymi zjawiskami gospodarczymi. Wiemy na przykład, że jeśli Stopa procentowa zostanie zbita poniżej tego tak zwanego poziomu naturalnego. Jeśli kredyt stanie się sztucznie tani, to może dojść do nagromadzenia błędnych inwestycji, co przerodzi się w cykl koniunkturalny, czyli fazę spektakularnego, ale sztucznego boomu, po której przyjdzie faza jak najbardziej realnej recesji, która obnaży... No, niestabilność, niezrównoważony charakter tych procesów inwestycyjnych, które się wcześniej dokonały. Więc to jest pewna wiedza natury logicznej, przyczynowej i jakościowej. Natomiast nie ma tutaj, nie ma w zakresie tej wiedzy elementu ilościowo ścisłego, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejscowienie poszczególnych etapów cyklu koniunkturalnego na osi czasu. Czyli my, nawet jeśli jesteśmy doskonale zaznajomieni z, tą, z taką teorią, to ona nam nie mówi, na przykład, jak długo potrwa faza boomu. Kiedy faza boomu przejdzie w fazę bastu, w jakim konkretnym sektorze będą głównie zlokalizowane czy skoncentrowane te błędne inwestycje i tak dalej. A to tego rodzaju wiedza, wiedza już stricte ilościowa i związana no, z, z, ze zdolnością bardzo precyzyjnego umiejscowiania konkretnych wydarzeń na osi czasu, to jest ta wiedza, która pozwala być sprawnym, zwłaszcza sprawnym spekulantem. Natomiast. Sprawny inwestor, jeśli go traktować jako kogoś, kto szuka tej tak zwanej długoterminowej wartości wewnętrznej, no to ktoś taki się na dobrą sprawę w ogóle nie musi przejmować względami makroekonomicznymi, bo on może je traktować jako krótkoterminowe fluktuacje, które. W dłuższej perspektywie i tak nie wpłyną na wartość wewnętrzną jakiejś spółki konsekwentnie się rozwijającej, budującej swój potencjał. Czyli dla inwestora taka wiedza może być takiego klasycznego, długoterminowego, taka wiedza austriacka może być niepotrzebna, a z punktu widzenia spekulanta ona może być niewystarczająca, bo nie, bo nie daje mu tej kluczowej wiedzy o charakterze ilościowym i czasowym, związanym z tym, tak zwanym timingiem. Natomiast ja wspomniałem wcześniej, że pewną marginalną przewagę konkurencyjną wiedza na temat teorii austriackich no, może dać. Bo na przykład mając taką wiedzę można było na bardzo wczesnym etapie zidentyfikować rozmaite, rewolucyjne innowacje finansowe, takie jak protokół blockchain, czy, czy, czy bitcoin i różne inne kryptowaluty i można było w nie zainwestować jako w spekulatywne aktywa, wiedząc, że no, to są waluty, które wprost powstają jako odpowiedź na immanentne mankamenty systemu bankowości centralnej i można było spektakularne zyski osiągnąć, jeśli się te, te aktywa nabyło na wystarczająco wczesnym etapie i wystarczająco długo się je w swoim portfelu posiadało. To były zyski rzędu kilkudziesięciu tysięcy procent, więc nawet nieporównywalne z jakąkolwiek inną klasą aktywów. A z drugiej strony, no na przykład jeśli jesteśmy zaznajomieni z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego, to... Jeśli widzimy, że nabrzmiewa bańka kredytowa i ta bańka kredytowa codziennie winduje indeksy ku historycznym maksimum, pomimo tego, że nie ma ku temu żadnych fundamentalnych podstaw, no to to nam daje z kolei taką wiedzę asekuracyjną, to nam daje do zrozumienia, że nie należy, broń Boże, nabywać na chwilę obecną udziału w żadnych spółkach agresywnego wzrostu, zwłaszcza. Bo, bo one są w, w tym momencie pompowane w sposób wyjątkowo agresywny, więc w jakimś momencie, znowu nie wiemy do końca kiedy, ale jak, jak ta bania pęknie, to, to no, można w sposób bardzo spektakularny, można w sposób bardzo spektakularny stracić wszystkie zainwestowane środki. Także. Owszem, wiedza z zakresu szkoły austriackiej pewną przewagę konkurencyjną nam daje. Przy czym znowu chciałbym podkreślić, że to jest taka marginalność. To jest, to jest pewien atut marginalny, który jak najbardziej jest korzystny, natomiast nie twierdziłbym, że osoba zaznajomiona ze szkołą austriacką ceteris paribus będzie zawsze e, skuteczniej się e, i sprawniej poruszała na rynkach finansowych niż ktoś kto z tą teorią kompletnie nie jest obeznany. Z tego no tutaj te, można tą różnicę e, kluczową w tym kontekście ująć przy pomocy takich metafor e, sugerujących, że zoolog to nie jockey, tak zoolog wie jak funkcjonuje koń, ale niekoniecznie umie go ujeżdżać, a jockey e, umie ujeżdżać konia. I wiedza z zakresu anatomii konia nie jest mu do tego w żaden sposób potrzebna. Ekonomista to nie przedsiębiorca. Ekonomista może doskonale rozumieć tajniki procesów gospodarczych, ale to się w żaden sposób nie musi przekładać na jego ewentualną zdolność prowadzenia firmy. I vice versa, znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby przedsiębiorca mógł być kompletnym ekonomicznym ignorantem, niemniej y, może on być skoncentrowany na tej swojej wąskiej działce, na tym swoim wąskim obszarze. Może posiadać tą intymną hajekowską wiedzę, związaną ze szczególnymi okolicznościami miejsca i czasu, a takiej bardziej ogólnej, synoptycznej wiedzy, pozwalającej mu e, rozumieć logicznie konieczne zależności przyczynowe pomiędzy. Rozmaitymi zjawiskami gospodarczymi, zwłaszcza w skali makro, może nie posiadać w ogóle. Także no podsumowując, posiadanie wiedzy z zakresu szkoły austriackiej nie zaszkodzi, jeśli ktoś planuje inwestycje na rynku kapitałowym, ale też broń Boże, nie należy tej wiedzy traktować jako, jakiś, no jako jakąś kartę atutową, czy jako jakiś święty graal. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do zadania pytań.